Cześć, witajcie w Movieboxie. Dzisiaj zabieram Was na filmowy spacer szlakiem warszawskich kin studyjnych, a to w związku z trwającą majówką. Zobaczymy miejsca, których na co dzień widzowie nie widzą. Jesteśmy właśnie pod fontanną z 1866 roku, którą mijają wszyscy ci odwiedzający kino Muranów, do którego właśnie teraz się wybierzemy. Jesteśmy już w środku kina Muranów, kina, które jest w historycznym miejscu na mapie Warszawy. Dokładnie, historyczna dzielnica, czyli dzielnica Muranów. Jesteśmy taką bramą do tej dzielnicy, nad nami jest wejście do spokojnego osiedla, budowanego w latach 50. My też jesteśmy z lat 50., ale my jesteśmy też takim kinem, które jest częścią takiej jakby tkanki miasta. Taka brama. Taka brama, a jednocześnie po seansie sobie wyjdziesz na spokojny spacer wokół fontanny i do parku, a nie szukać samochodów na zatłoczonym parkingu. Także polecamy kina miejskie. I tutaj po seansie też można napić się kawki w kawiarni. To jest nieodłączna część zabawy kinomańskiej, czyli kawa i papierosy jak u Jarmusza. Mamy też tutaj cztery sale, bardzo ciekawie nazwane, na cześć chociażby Poli Negri, Ingrid Bergman, Zbyszka Cybulskiego, Gerarda Filipa. Skąd takie pomysły? No pomysły, żeby tutaj skupiać filmy i aktorów, którzy wcześniej tutaj jakby byli na ekranach, żeby jakoś ich upamiętnić, żeby młodzi ludzie o nich pamiętali. I jakby żeby te sale się kojarzyły właśnie nie z komercyjnym hasłem typu jakiś produkt, tylko bardziej, żeby to było jakby nazwa reżysera, który jest nadal nieśmiertelny, czy aktora. Jak chociażby Zbyszek Cybulski. Adamie, a co jest sercem tego kina? Sercem tego kina jest kabina projekcyjna, którą zaraz Wam pokażę. I ta kabina projekcyjna napędza wszystkie nasze sny. Jest też pewien wyłącznik. Jest też pewien wyłącznik naszych snów, owszem. Jak go wyłączymy, to wszystko wtedy zgaśnie, będzie ciemność. Ale wtedy dalej śnimy, więc jakby nie przeszkadza nam to. No to zabierz nas tam śmiało. Koniecznie musimy się tam udać, zapraszam. Zostajemy w kinie Muranów przy Placu Bankowym, historyczne miejsce, a teraz serce tego kina. Co to takiego, Adamie? Mianowicie wyłącznik główny, tak naprawdę, ale nie, bardziej chodzi o to, że to jest taka szafa prądowa, stworzona właściwie w latach 60., pozostała, myśmy nadal ją zachowali, i ta szafa prądowa zasila całe kino. Kiedy tutaj coś wyłączymy, to wtedy kino zgaśnie, więc de facto ta maszyna snów przestanie działać. Teraz robimy test. Serce szybciej zabiło? Tak, dokładnie, bo to jest czuły mechanizm, ale faktycznie masz rację, że jeśli coś by się działo złego, tak potencjalnie, no to wtedy faktycznie gasisz światło i jest bezpieczniej, tak. No i to jest jedna z tych części, którą możemy uznać jako część kabiny projekcyjnej, a jaka jest magia tej kabiny projekcyjnej? Co w niej się kryje? Tam kryją się wszystkie nasze lęki, strachy i fantastyczne filmy, ale tam są składowane na półeczkach. Dziś troszeczkę też w formie dysków, ale pokażę Wam jeszcze taśmę, która tam jeszcze na wisi sobie na ścianie, którą też czasami gramy. A jakie filmy można u Was zobaczyć? Przede wszystkim dobre kino europejskie, dobrych reżyserów europejskich też, chociaż też nie stronimy od Ameryki, jakiejś Ameryki Niezależnej. Ostatnio było Dream Scenario, polecam szczególnie gorąco. Taki jeden tytuł, który polecasz na majówkę? Na majówkę koniecznie Perfect Days, film Wima Wendersa, taki spacer po Tokio, jednocześnie troszkę jakby kontemplacja i zwiedzanie bardzo ciekawego architektonicznie i też poetycko miasta. Adamie, a co myślisz o kinie Wisła? Kino Wisła, świetne miejsce, Plac Wilsona, kino wpisane w ten plac już od dawna, część dzielnicy Żoliborz tam chadza i niech tak pozostanie, że po prostu tutaj, wiesz, to jest kino, gdzie de facto jakby chodzą ludzie z okolicy i nie tylko. No ja nie bez powodu o to ciebie zapytałem, bo my kontynuujemy spacer właśnie w stronę kina Wisła. Warszawski Żoliborz, okolice Placu Wilsona, a tutaj niepozorne wejście do jednego z największych kin studyjnych w Warszawie, czyli kina Wisła, do którego już teraz się wybieramy, bo tam czeka na nas Paweł, znający to miejsce od podszewki. Chodźcie ze mną. To już witam mojego imiennika Pawła. Ja. Pawle, co jest takiego magicznego w kinie Wisła? Myślę, że cudowna społeczność. Tutaj ludzi z dzielnicy Żoliborz, którzy zbierają się do naszym kinie na różne przeróżne cykle. I pokazy dla seniorów, i seansów ciemno, i kobiecego kina. Także tutaj sporo się dzieje i fajnie, że właśnie ludzie, którzy tutaj mieszkają, lokaliści tak zwani, przychodzą do naszego kina. Wspomniałem, że to jedno z największych kin, to ile jest tutaj sal, ile jest miejsc?
Mamy 3 sale, jedną dużą 500 miejsc i dwie mniejsze po 120 i 118, czyli mniej więcej ponad 700 miejsc razem. A historia tego miejsca sięga lat 60. 61 rok, dokładnie rzecz biorąc, tak. Tutaj z Wisła, wiadomo, symbol Warszawy, więc tutaj możemy połączyć nazwę. A kino zmieniało się na przestrzeni lat, dając tutaj dużo radości okolicznym mieszkańcom. W międzyczasie przekształciło się, dołączyło też do sieci kin, przyszło wiele modernizacji, aż do dnia dzisiejszego. Czy ty masz jakieś swoje ulubione miejsce w sali kinowej? Tak, jest to sala B, miejsce 6, rząd 8. A czemu akurat takie? Nie wiem, po prostu idealnie się tam odbiera filmy i to jest takie miejsce, gdzie jest idealny przebieg wiatru, idealnie pada projektor, ideał. Pawle, co powiesz na to, żebyśmy wybrali się do jednej z sal kinowych i tam jeszcze co nieco porozmawiali? Oczywiście, zapraszam. No to w takim razie idziemy do sali kinowej i już za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę o kinie Wisła. Cały czas jesteśmy w warszawskim kinie Wisła. No właśnie, zasiedliśmy w tych fotelach kinowych i to, co zauważyłem, kiedy czytałem recenzję na temat tego kina, to, że widzowie doceniają właśnie te fotele i też typowy zapach kina. Jaki to jest zapach? Może nie popcornu do końca, ale zapach dobrego kina, zapach świeżo zmielonej kawy. Myślę, że jakby w tą stronę głównie. Czy ty, Pawle, pamiętasz taki pierwszy film, który tutaj zobaczyłeś i pomyślałeś sobie, w tym miejscu właśnie chcę pracować? Kilka lat temu to było. Była pandemia, tam taki dosłownie krótki moment, w którym można było przyjść do kina. Film Co w duszy gra od Pixara. Wspaniałe kino. Wszedłem tutaj pierwszy raz i się od razu zakochałem. A ty, jak ty chcesz, żeby cię zapamiętali? No może, bo umiem taki kowbojski alotaniec? A takie wydarzenie, które zapadło ci w pamięci, może coś nietypowego wydarzyło się w tym kinie? Tak, była taka jedna historia oświadczyn tutaj u nas w holu kina. Niczego nie spodziewająca się panna, jeszcze nie młoda, ale panna, siedziała sobie spokojnie na fotelu, piła kawę, po czym jegomość jej chłopak, jeszcze nienarzeczony chłopak, uklęknął i w tej pięknej scenerii kina dokonał właśnie zaręczyn. Piękna historia. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze powtórzy. To, co jest ważne, wchodząc do takiego kina, to savoir-vivre kinomana. O czym powinniśmy pamiętać na samym początku? Oczywiście włączenie telefonu, albo przynajmniej wyciszeniu. O pozostawaniu na dyskusji po seansie, bo to jest zawsze fajne, gdy przychodzą twórcy, promują swój film, chcą o nich podyskutować, opowiedzieć troszkę o kuchni kinowej i tyle. Majówka trwa, co zatem warto zobaczyć u was w kinie? Przedpremierowo zapraszamy na włoski film Jutro jest nasza. Jest to wielki przebój włoskiego box office'u. To jest właśnie ciekawa sprawa, że dopiero teraz ten film do nas gdzieś dociera, a jest to mocny kobiecy głos, nie tylko we włoskim kinie, ale również światowym. Wracając do box office'u, ten film pokonał takie tytuły jak Barbie, jak Oppenheimer, czy nawet... We Włoszech, tak? We Włoszech, tak, we Włoszech, na włoskim rynku. Buonasera. Ma perché ti fai trattare così? Ma che vuol dire? Come ho capito io? Te però sei in tempo. Pure te, no. A my już teraz Żoliborz zamieniamy na Śródmieście i wybieramy się prosto do Kina Luna. Do kin, które dzisiaj odwiedzamy, rzeczywiście można zajrzeć w trakcie jednego spaceru. I nie ma w tym ściemy, bowiem Lunę i Wisłę dzieli zaledwie 6 km. A jakie tajemnice skrywa ostatnie na naszej trasie kino w samym centrum Warszawy, przy ulicy Marszałkowskiej? I oto kino Luna od środka, a to kino od 1962 roku z pewnością odwiedziło sporo osób, Piotrze. No myślę, że kilkadziesiąt milionów ludzi, czyli więcej niż mieszka w Warszawie. A pamiętasz, pewnie ty tego nie pamiętasz, ale z opowieści, na jakich seansach mogło być najwięcej osób? Myślę, że na wszystkich seansach, na które chodzili warszawiacy, krzyżacy, później Potop, Ogniem i Mieczem, no to już lata 2000. Ty masz jakiś taki seans, który pamiętasz w tym kinie? Za młodu? Tak, szczerze mówiąc tak.
nie wpuszczono mnie do tego kina na seksmisję. Nie miałem jeszcze 15 lat, miałem 14,5 roku i nie zostałem wpuszczony, tak, pamiętam to. Czyli to był film od 15 roku życia? Tak, to była seksmisja Machulskiego, tak. A ten pierwszy film, który tutaj został pokazany, jaki nosił tytuł? Miłość i gniew, Tony Richardson, to był 62 rok. Ja tego filmu nie widziałem, szczerze mówiąc, tak. I od tego czasu minęły już 62 lata, niedługo urodziny. W tym roku 62 urodziny kina, tak. My świętowaliśmy w zeszłym roku 61, było hucznie. Powiedz mi, jakie jest miejsce w tym kinie, które pokazałbyś nam teraz tak specjalnie, w związku z tym, że przyjechaliśmy z kamerą? Miejsce, którego na co dzień nie mogą inni widzowie zobaczyć. No myślę, że kabina projekcyjna. Zapraszamy. No to idziemy. Ostatni przystanek na naszej trasie i ostatnie miejsce, które odwiedzamy z Piotrem Olakiem, czyli dyrektorem kina Luna. Co to za miejsce? No to jest kabina projekcyjna, miejsce, gdzie zwykły śmiertelnik nie ma wstępu. A dlaczego ten zwykły śmiertelnik nie może tu wejść? No bo to jest miejsce zastrzeżone dla kinooperatora i dla osób, które tutaj pracują. Jakie mamy tutaj projektory? No mamy tutaj rachityczny, stary, absolutnie już niewykorzystywany projektor 35 mm, na którym nie puszczamy filmów zasadniczo od lat. No i mamy oczywiście projektor cyfrowy z całą masą elektroniki, procesorami, dyskami, z którego wyświetlamy obecnie. A co charakteryzuje ten projektor 35 mm? No bo rzeczywiście możemy się teraz poczuć jak w muzeum. Znaczy, filmy wyświetlane z projektoru 35 mm były dostarczane do kina na taśmie, były sklejane. U nas mieliśmy też talerz, więc były sklejane na talerz i one po prostu, lampa oświetlała przechodzącą taśmę filmową. W tej chwili wszystko jest zdigitalizowane, scyfryzowane. Filmy przychodzą do kina na twardym dysku albo coraz częściej są przesyłane przez internet. No i po prostu są przerzucane na serwer kinowy i odpalane guzikiem play. Długi weekend trwa. Co warto zobaczyć w ten długi weekend w kinie Luna? Znaczy, długi weekend niestety wiąże się z ładną pogodą i ludzie prawdopodobnie wyjadą z miasta, więc nie mamy dużo nowości, ale my jako kino Luna tradycyjnie zapraszamy na starsze pozycje. Gramy Perfect Days, Anatomię upadku, Benkarta, więc zapraszamy na wszystkie filmy, których ktoś wcześniej nie zdążył zobaczyć. U nas one są cały czas obecne w repertuarze. To mówimy wszystkim, chodźcie do kina, bo warto chodzić do kin, zwłaszcza tych studyjnych. Absolutnie. Muranów, Wisła, Luna to kina, które naprawdę warto odwiedzić, bo mają w sobie niepowtarzalny klimat. Za chwilę w tej sali rozpocznie się seans, więc my już uciekamy, nie przeszkadzamy widzom, a wam życzymy udanej filmowej majówki.